Dzień dobry, moi drodzy. Q&A bliźniaczych płomieni. Dlaczego go nie? No, dziewczyny, to dla was, bo większość goniących to są dziewczyny. No, ale też dla tych chłopaków, którzy są w energii żeńskiej i są tym aspektem świadomym tak zwanym. Dlaczego go nie? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co się dzieje? Dlaczego go nie? Dlaczego akurat ten człowiek? Dlaczego mam taką wielką potrzebę spotkania się, wytłumaczenia, powiedzenia, bliskości itd., itd.? Przecież czasami nawet nie znam tego człowieka. Co się dzieje? Im bardziej gonisz, tym mniej kochasz siebie. Im bardziej tęsknisz, tym mniej kochasz siebie. Gonisz siebie. Jeśli jest to twój bliźniaczy płomień, to gonisz siebie. Gonisz siebie i uciekasz. Bardzo symbolicznie jest to pokazane. Bardzo symbolicznie. Wiele razy mówiłam w tych filmach, że to wszystko jest o tobie. Ten cały konspekt bliźniaczych płomieni jest o tobie. To są te wszystkie rany z przeszłości, które gdzieś tam zostały wrzucone pod dywan. Odrzucenie. Tak. Masz się zmierzyć z emocją, która się nazywa odrzucenie. Z uczuciem odrzucenia. Odrzucasz sama siebie. Dlaczego? Kontrola, kochanie, kontrola. Tak, to jest o kontroli. Próbujesz kontrolować miłość. Tak jak bliźniaczy, ten twój bliźniak, który ucieka, też jest w kontroli i też boi się miłości, ty też boisz się miłości. Powiesz, że to nieprawda? Lubisz się oszukiwać, co? O, jak lubisz się oszukiwać. Boisz się miłości. Spójrz na swoje związki. Albo dajesz za dużo, albo dajesz za mało. Ten aspekt świadomy często daje za dużo. Daje za dużo siebie. A potem jest ból. Bo nie dostajesz tego samego. Bo oczekujesz. Odsyłam do mojego filmu o balansie brania i dawania. O czarnej nocy duszy nie będę opowiadała tutaj, bo to wszystko przerabialiśmy milion razy w tych filmach o bliźniaczych płomieniach. I ten, kto przeżył, to wie. Zresztą opisałam to w filmie, tym pierwszym na tym kanale. Czarna noc duszy, tak? Bliźniacze płomienie. Kontrola. Kontrola. I jeszcze raz kontrola. To wszystko jest o kontroli. To wszystko jest o braku balansu energii żeńskiej i męskiej w tobie. Słuchajcie, powtarzam to samo na milion sposobów. Jak ktoś jeszcze tego nie rozumie, to ja już nie wiem, jak to wytłumaczyć po prostu. Bo to jest proste. Naprawdę to jest proste. To wszystko jest o tobie. Pokochać siebie, odrzucić kontrolę, zaufać sobie i żyć. O tym mówiłam w poprzednim filmie, tak? I jak tylko zaczniesz otwierać się na miłość, czyli co zaczniesz robić? Wybaczać, wybaczać. Paradoksalnie to trzeba wybaczyć sobie, że siebie się nie kochało. Bo ci wszyscy ludzie, których wydawało nam się, że nas skrzywdzili, to oni tylko nam pokazywali to, od czego uciekamy. Od swoich emocji, od swojej złości, od kontroli, albo właściwie biegniemy do kontroli, tak? Uciekamy od zaufania sobie. Kontrola. Irytuje nas to, że ktoś nie robi tego, co my byśmy chcieli. Że ktoś nie mówi tak, jak my byśmy chcieli. A czy ty mówisz tak, jak ty byś chciała? Jak tam z twoją czakrą gardła? Moi drodzy, jeśli macie problem, ktokolwiek, jeśli masz problem z komunikacją z innymi osobami, szczególnie
ze swoimi partnerami, ze swoją partnerką, partnerem, bliskimi, mamą, tatą, to masz problem z komunikacją sam, sama ze sobą. Zapraszam na warsztaty o komunikacji. Ludzie mają tendencję do tego, żeby inwestować w różne rzeczy, które niekoniecznie są przydatne, w jakieś różne szkolenia, a tak naprawdę, czy szkolenia, czy wykłady. Natomiast nie skupiają się na tym, co jest najbliższe ciału, najbliższe potrzeba na ten moment. Mam się nauczyć mówić. Jak się nauczę mówić, to będę wiedzieć, jak rozwiązywać konflikty na przykład. Jak się nauczę mówić, to będę się komunikować sam, sama ze sobą. Wszystko jest o kontroli. Im bardziej gonisz bliźniaczy płomień, swój tak zwany, czy kogokolwiek, nawet jeśli to nie jest twój bliźniaczy płomień, to znaczy, że tobie brakuje miłości. To znaczy, że szukasz na zewnątrz tego, czego nie możesz znaleźć w sobie. To znaczy, że wymyśliłaś, czy wymyśliłeś sobie, że ktoś da ci to, czego ty sam, sama nie potrafisz sobie dać. To jest, moi drodzy, o tym właśnie. To jest o tobie. I to czekanie, na co czekasz? Na co czekasz? Na siebie czekasz. Dopóki czekasz, to czekasz na siebie. Dopóki czekasz na to, że ten ktoś się obudzi, śledzisz wróżby na YouTubie, kiedy on, ona się obudzi. No to pytanie, kiedy ty się obudzisz, bo czekasz na siebie. To wszystko jest o tobie. Ten twój tak zwany bliźniak albo bliźniak, jakkolwiek, ktokolwiek to nie jest, ta osoba pokazuje ci tylko ciebie, ciebie samą, ciebie samego. To, co masz w sobie uzdrowić, to wszystko, co boli, to jest to gówno, które tam gdzieś zalega. Te wszystkie problemy z ciałem, te wszystkie choroby, które masz, problemy z bielitami, z całym przewodem pokarmowym. Bardzo często dużo ludzi, którzy nie kochają siebie, to osoby, które nie kochają siebie, to właśnie mają problemy z układem pokarmowym albo ze skórą, bo pojawiają się różne rzeczy, bo to jest jakby manifestacja duszy na ciele. Nie kochasz siebie, tam w tych jelitach zalega to całe gówno, tak samo jak zalega w duszy. To wszystko, co nie jest wybaczone. To wszystko, co jest nieuwolnione. Więc jeśli masz jakąś chorobę, to się przyjrzyj temu nie medycznie, tylko instynktownie, intuicyjnie. Tak powinnam powiedzieć, intuicyjnie. O czym to jest? Z czym mi się to kojarzy? Symbolika zawsze jest prosta. Wystarczy się na tą symbolikę otworzyć. Ale dopóki jesteś w kontroli, to się zamykasz. I potem słyszę: Kasia, ale ja nie widzę żadnych symboli. Albo widzę i nie rozumiem tych symboli. No bo próbujesz je tłumaczyć logicznie. Bo próbujesz wszystko tłumaczyć logicznie. I zatrzymajmy się na chwilę przy tej logice. Logika. Logika kojarzy nam się z tym światem materialnym. Z tym światem ziemskim. Rzeczywistym. Jak to ludzie nazywają. Pytanie tylko, co jest snem, a co jawą. A może wtedy, kiedy zasypiam, to właśnie wracam do rzeczywistości. Tylko tak bardzo się utożsamiłam, czy utożsamiłem z tym ziemskim światem, że mi się wszystko pomyliło. Skąd wiesz, że tak nie jest? A może tak jest właśnie, bo to wszystko jest iluzją. Słuchajcie, energie są mądre. I jeśli dopóki nie wejdziesz na pewien poziom postrzegania i rozumienia, to bardzo trudno jest zrozumieć to, że energie są inteligentne. Tak jak inteligentna jest twoja świadomość. Czym jest twoja świadomość, ta twoja logika? To jest energia. To jest energia w formie jakiegoś programu komputerowego, jakkolwiek. Nawet sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, jak ta świadomość wygląda.
Nie potrafisz sobie wyobrazić, jak wygląda podświadomość, jak wygląda miłość. Możesz ją opisać, tak, możesz ją opisać, ale to jest energia. To wszystko, moi drodzy, jest energią. My też jesteśmy energią. Energią, która się zmanifestowała w formie ciała fizycznego. Bo energie mogą się manifestować w różny sposób. Drzewo to też jest energia. Kaczka, która tu pływa na tym jeziorze, po tym stawiku, to też jest energia. Zamanifestowana w taki lub inny sposób. Woda bardzo pięknie pokazuje przepływ energii. Mówicie o czakrach bardzo dużo. A czym są czakry? Czakry są jak wiry na rzece. Wirują tak jak w prawą stronę. Tak jak prąd, jak energia potrafi wirować, jak czarna dziura w kosmosie. To wszystko jest energią i to wszystko jest energii. Emocja też jest energią. Nie potrafisz tego sobie wyobrazić? Okej. Ale zaakceptuj, że tak jest. Po prostu. To wszystko jest energią. Ty też jesteś energią. Logika. Logika. My bardzo często mamy tendencję do tego, my jako ludzie, do tego, żeby oddzielać duchowość od logiki. Moi drodzy, błąd. Nie ma nic bardziej logicznego niż twoja dusza, twoja duchowość. Tam jest wszystko tak logicznie, jedno w drugie wchodzi, jedno z drugiego wypływa, że kiedy włączasz tą ziemską logikę, to też trudno sobie to po prostu wyobrazić, że dusza może być tak logiczna. Dopóki oddzielasz duszę od duchowość, od logiki, no to błądzisz, to błądzisz. Nie bardzo wiesz, gdzie jesteś i co robisz. Chodzisz w kółko, jak po takim labiryncie okrągłym i szukasz tej drogi, a tak naprawdę kręcisz się w kółko. Logika i duchowość. Pamiętacie, jak wam opowiadałam kiedyś o znakach zodiaku, tych trzech podwójnych znakach zodiaku. Ryby, waga i bliźnięta. Celowo pokazałam bliźnięta na końcu. Ryby są o uczuciach. Tak? Dwie ryby o uczuciach. Tam ze sobą walczą jak gdyby dwa uczucia. Jedna ryba silna, druga ryba słaba. Waga to jest logika, waga waży, co jej się opłaca, co nie opłaca, co dobre, co złe i tak dalej, kładzie na szali, za i przeciw, logicznie patrzy, natomiast bliźnięta to jest właśnie logika i uczucia, głowa i serce i też bliźnięta często mają problem, który bliźniak wygra, bo w tym momencie mówią uczucia, a za chwilę włącza się głowa i jak gdyby bliźnięta przechodzą w tryb komputera. A chodzi o to, żeby to wszystko zbalansować. Czyli tak jak u bliźniąt, zbalansować głowę z sercem. I wtedy ta logika aż hula. I te uczucia aż hulają, bo to wszystko jest zbalansowane. Ale to nie są takie uczucia, że wpadasz w jakieś skrajności, w histerię albo, nie wiem, w jakąś nieuzasadnioną euforię. Nie. Czujesz, ale to jest inne czucie. To jest poczucie szczęścia, to jest spokój. Nawet zastanawiasz się, czy jest coś takiego, co mogłoby cię zdenerwować. Wkurzyć, nie wiem, zaniepokoić. Nie, bo jest ufność, że wszystko jest dla mojego najlepszego dobra i wszystko się dzieje po coś i jest to dobre dla mnie. I dzieje się to właśnie wtedy, kiedy jest balans logiki, głowy z sercem, logiki i uczuć. Dusza jest bardzo, bardzo logiczna.
Bardzo. Czasami ludzie wyśmiewają, a duchowość, duchowość. Nie ma nic bardziej logicznego niż duchowość. Spójrz na to z tej strony. I osoby, które weszły na pewien poziom duchowości, dokładnie wiedzą, o czym mówię. Jest w duchowości konsekwencja. Konsekwencja wszystkiego. Dusza cię prowadzi krok po kroku, jak słuchasz swojej duszy. A logika to jest ego, to tam zwycięża coś, co jest, nie wiem, na dany moment, chwila, nie wiem, bardzo łatwo jest, przyjdzie, że tak powiem, zmienić twój tryb myślenia, tak? Przyjdzie ktoś, powie ci coś i już zaczynasz inaczej myśleć, program, bo nie ufasz sobie. I na tym właśnie bazują media, na przykład, które tak bardzo ładnie programują. Może jutro nagram film o tym, jak, no właśnie o tym, jak jesteśmy programowani, w jaki sposób to działa. Dużo piszę o tym w swoich artykułach. Może nagram, może czas, aby powiedzieć o tym filmie. Chyba już o tym mówiłam, już nie pamiętam, tyle tych filmów było. Ale tak czy inaczej, na pewno się to przewija w różnych moich opowieściach. A duchowość jest bardzo logiczna i jest stała. Stała jest, po prostu. Bardzo konsekwentna. Tam nie ma miejsca na wahania, na przykład. Tam nie ma miejsca na jakąś zmianę decyzji. Nie jest plan, który jest bardzo, bardzo logiczny. Tak jak powiedziałam, jedno wynika z drugiego i idziesz według tego, jak cię dusza prowadzi. Tak, dlatego tak bardzo ważne jest zaufanie w sobie i tak, dlatego ja tak w każdym filmie podkreślam, zaufaj sobie i tylko sobie. Sobie, wsłuchaj się w siebie. To pierwsze uczucie, ta pierwsza myśl, którą usłyszysz w głowie, to jest to właśnie, to jest twoja odpowiedź, której szukasz. Dusza jest bardzo logiczna. Nie przepuści cię dalej, dopóki nie skończysz czegoś. Dlatego jest ten ból. Ból, kiedy gonisz. Kiedy gonisz swojego tak zwanego bliźniaka czy bliźniaczka. Bo chcesz przeskoczyć od razu na ostatni etap. A tu nie. Tu jest potrzebna droga, powiedziałam. W duchowości, w związku duchowym żadne ziemskie prawa nie działają. Nie przeskoczysz. Ale też w ziemskim związku. Jeżeli idziesz na skróty w związku, to ten związek zwykle jest nic nie wart. Bardzo szybko wyjdą jakieś niefajne rzeczy, po prostu. I będzie bolało. Ale tkwisz w takim związku, bo trzymasz się, bo tak postanowiłam, bo taką decyzję podjąłem i tak dalej, bo to mój mąż, bo to moja żona, bo mamy dom, bo mamy to, bo mamy tamto. I cierpisz, bo stawiasz dobra materialne ponad siebie. Dopóki nie wybierzesz siebie, to będziesz cierpieć. To jest prosta zasada wszechświata. Masz wybrać siebie. Masz wybrać siebie i to, co jest dla ciebie dobre. To nie dla dóbr materialnych tutaj przyszedłeś czy przyszłaś, tylko dla siebie. Dla siebie. Twój dom to jest twoja dusza. Tam jest prawda. Tam jest twój prawdziwy dom. Oczywiście masz prawo, każdy z nas ma prawo mieć piękny dom w życiu ziemskim i mieć żyć w dostatku, oczywiście. Ale prawdopodobnie nie będziesz się tym cieszyć, dopóki nie odnajdziesz balansu w sobie. Nie tak przynajmniej, jak mógłbyś się cieszyć, czy mogłabyś się cieszyć. Bo ten dom będzie pusty, nawet jak będzie w nim dużo ludzi, to będzie tak każdy pozamykany w swoim pokoju na tej zasadzie. Dom, w którym nie ma miłości, czymże jest taki dom? I ten dom jest właśnie tobą. Kim jesteś w swoim domu duchowym, jeśli nie ma tam miłości, jeśli nie potrafisz tej miłości odnaleźć? Gonisz bliźniaka, bo jesteś w kontroli.
Chcesz kontrolować miłość, a miłości nie da się kontrolować. Miłość to wolność. Miłość to droga. Miłości też trzeba się nauczyć. Mądrej miłości. To tak jak z rodzicami. Kiedy zostajemy rodzicami, nie wiemy, co nas czeka. To jest niewiadoma. Oczywiście jesteśmy pełni entuzjazmu, że będziemy najlepszymi rodzicami. Na pewno nie popełnimy tych błędów, które popełnili nasi rodzice. I co się potem dzieje? Często popełniamy te same błędy. Może w inny sposób, ale emocja podobna. I potem się okazuje, że nasze dzieci mają do nas podobne żale, jak my mieliśmy do swoich rodziców. I żeby być dobrym rodzicem, to trzeba najpierw pokochać siebie. Być dobry rodzic to szczęśliwy rodzic. Prosta zasada. Dobry mąż, żona to szczęśliwy mąż, żona. Prosta zasada. Będziesz się czuć ze sobą dobrze wtedy, kiedy pokochasz siebie. Bardzo wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi do mnie: Kasia, ale ja, wiesz, ja to wszystko już wiem, co ty mówisz w filmach, ja to już wszystko zrozumiałam, czy zrozumiałem. No to czemu rozmawiamy teraz? No bo, wiesz, no nie wiem, no coś tam jest i tak nie wiem co. A ja ci powiem co. Zrozumiałaś, czy zrozumiałeś ten cały proces logiką. I co ego zrobiło? Ego ci pokazało: zobacz, ty już wszystko wiesz. Zobacz, ty już wszystko wiesz. Nie musisz się już męczyć, tak? Już zostaw tą duchowość, już wszystko wiesz. Cały czas jesteś w kontroli. Cały czas jesteś w kontroli. Gonisz siebie. Kogokolwiek gonisz. Na kimkolwiek się wieszasz, to żebrzesz o miłość. Żebrzesz o miłość, której nie potrafisz dać sobie. Chcesz coś powiedzieć bliźniakowi, bliźniaczce? Sobie powiedz. Powiedz to samo sobie, jeśli to twój bliźniak to usłyszy. Telepatycznie. Telepatia to jest coś, o czym zapomnieliśmy. A telepatia działa, a szczególnie działa w tej relacji bliźniaczych płomieni. Po prostu, ale nie tylko. Tam, gdzie ludzie są związani jakimiś emocjami, zawsze działa telepatia. Zawsze. Wierzcie mi, że zawsze działa. I na pewno nie jedna, czy nie jeden z was tego doświadczyli. Kiedy gonisz za swoim bliźniakiem, powtórzę to jeszcze raz, to gonisz za sobą. To szukasz miłości gdzieś tam. Wyobraziłeś sobie, wymyśliłaś sobie, że ktoś może ci dać to, czego ty sama nie potrafisz sobie dać. Ktoś się tobą zaopiekuje, ktoś ci powie: kocham cię, ktoś ci przytuli, ktoś będzie przy tobie. A czy ty jesteś przy sobie? Czy ty jesteś przy sobie? Czy ty się sobą opiekujesz? Wiele osób ma nieuleczone dziecko. To wewnętrzne dziecko. To dziecko z dzieciństwa, które zostało skrzywdzone. I to dziecko tam płacze w środku. I płacze i domaga się: pokochaj mnie. Pokochaj mnie. Przytul mnie. Pokochaj mnie. Ale ty nie słyszysz tego. Uciekasz od tego płaczu. Próbujesz to zagłuszyć, udajesz, że tego nie ma. Wydaje ci się, że już sobie to załatwiłeś, bo przecież już jesteś dorosły, dorosła. Tak, to było dawne dzieje. I uciekasz dalej. I biegniesz za tą drugą osobą, bo tak, ta druga osoba da mi miłość. I widzisz tak naprawdę w tej osobie siebie, mamę swoją, tatę swoją, bo dostajesz te same emocje, które twoi rodzice ci serwowali. To samo, co ty sama sobie serwujesz. I cierpisz. Nie gońcie. Nie gońcie za niczym. Marzenia swoje gońcie. Realizujcie swoje marzenia. Cieszcie się własnym życiem. Życie to jest
parę minut na tej ziemi, parę dni tak naprawdę, na tej pięknej planecie, być może najpiękniejszej w całym wszechświecie. Piękna planeta. I ta planeta jest wszystkim dla duszy. To jest, tak jak powiedziałam w filmach o duszy, że jest to taki poligon, gdzie walczysz sama ze sobą, misja Ziemia, tak? I mam tam przerobić jakieś emocje, czyli zawalczyć o siebie, nauczyć się miłości, wygrać siebie. Ale też życie to jest teatr. Grasz różne role, zakładasz różne maski. Bo jest kontrola. Kontrola, 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 kontrola. Zobaczcie, jak lgniecie do osób, które są spokojne, radosne, uśmiechnięte, nie oceniają nikogo. Bo te osoby nie zakładają masek. Te osoby są ze sobą szczere. I to samo wtedy pokazują na zewnątrz. Komunikacja jest ważna. Komunikacja samego ze sobą. Nie gońcie. Nie gońcie nikogo. Siebie dogońcie. Dogoń siebie. I przytul siebie. Przytul tą małą dziewczynkę, czy tego małego chłopczyka w sobie. I powiedz. Powiedz temu dziecku. Nie płacz. Nie płacz już nigdy więcej. Jestem. Jestem tu. I teraz się tobą zaopiekuję. Już nie musisz się bać. I zobacz, co się zadzieje. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Jeśli pomyślcie, po prostu pomyślcie o tym filmie, o tym, co wam powiedziałam. Jeśli ktoś ma ochotę na spotkanie ze mną, to zapraszam do konsultacji. Porozmawiamy, zobaczymy, co jest ważne na ten moment, czego nie widzicie, czego nie widzisz na ten moment i nie możesz przejść przez kolejne drzwi, bo utknąłeś między jednymi drzwiami, czy utknęłaś między jednymi a drugimi drzwiami i czegoś nie widzisz. Znajdziemy odpowiedź szybciej niż ci się wydaje. Zapraszam. I kochajcie siebie. Nauczcie się kochać siebie. Bo to wszystko jest o tym. I po to tu przychodzimy. Jak tylko pokochasz siebie, wierz mi, tęsknota za czymkolwiek, za kimkolwiek minie. Nie będziesz tęsknić za niczym i za nikim. Będzie tylko szczęście i spokój i radość wielka. Słońce wschodzi i zachodzi każdego dnia. Odlicza nam ten czas ziemski tutaj. Patrzę teraz na ekran telefonu, że pięknie się to słonko zachodzące pokazuje tam za tymi drzewami. Ale takie słonko to też jest taki symbol naszego życia. Po nocy zawsze jest dzień. A ta kolejna noc, jak już nauczę się kochać siebie, wcale nie musi być taka straszna. Wręcz przeciwnie, będzie odpoczynkiem. I z tym was, moi drodzy, zostawiam. Pomyślcie o tym i kochajcie siebie. Nie gońcie. Nie warto. Goniąc kogoś, jeszcze bardziej ranisz siebie. Czekając na kogoś, jeszcze bardziej ranisz siebie. Czekając, aż się ktoś obudzi, ranisz siebie, bo nie masz siły, aby
obudzić się samemu. I kiedy czekasz tak na kogoś, gonisz kogoś, to odwracasz uwagę od siebie, od tego, co jest najważniejsze w tobie. Ego jest bardzo, bardzo sprytne. Pamiętaj, ego, to fałszywe ego, to jest ten taki symboliczny katolicki diabeł, taki demon. To jest pycha, to jest kontrola. Pycha to kontrola też. I to jest o tym. Miłego czasu, moi drodzy. Ważne, abyście odnaleźli siebie. Każdy z nas ma za zadanie odnaleźć siebie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia.